Praca fizjoterapeuty z pacjentem pooperacyjnym ma na celu m.in. poprawę zakresu ruchu w stawie, poprawę napięcia mięśniowego oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych w obrębie operowanych tkanek. Praca nasza jest satysfakcjonująca, gdy udaje nam się osiągnąć powyższe cele. Niemniej jednak patrząc z perspektywy czasu i doświadczenia zawodowego, rodzi się pytanie, czy jak zupełnie nie boli, to dobrze? Pytanie kontrowersyjne, ale i odpowiedź na to pytanie również taka jest. Otóż według mnie nie. Dlaczego? Ponieważ nawet w lekkim stopniu odczuwany ból jest często jedynym spowalniaczem dla naszych pacjentów, którzy bardzo często zbyt szybko podejmują na własną rękę różne dziwne aktywności ruchowe. Ja w swojej pracy, gdy pytam, dlaczego pacjent robił te czy inne rzeczy, które w konsekwencji manifestują się przeciążeniem, ograniczeniem ruchu, zmianą prawidłowego wzorca ruchu, w odpowiedzi słyszę, bo nie bolało. A przecież to, że nie boli, wcale nie oznacza, iż w środku wszystko się również dobrze zagoiło. Trudno jest wytłumaczyć pacjentowi, że jest coś takiego jak fazy gojenia się tkanek, że nowa tkanka musi się wymodelować, iż przeszczep ścięgna użyty do rekonstrukcji więzadła, na przykład ACL, musi mieć czas, aby stać się tkanką odpowiadającą pracy więzadła, a nie pierwotnego ścięgna, że kość potrzebuje kilku tygodni, aby mocowany w niej element umocował się dobrze i mocno, jak w zastygającym betonie. Trudno, tak, ale powinniśmy przekazywać tę wiedzę naszym pacjentom. Dlatego tak ważna jest edukacja pacjenta na etapie przedoperacyjnym, aby wytłumaczyć pacjentowi, jak wygląda proces gojenia się tkanki, ich przemodelowania i wgojenia, wmocowania w kości. Taki sposób postępowania daje satysfakcję i minimalizuje powikłania. Zobaczysz, że to działa. Powodzenia!